Gdy w 1958 roku strona polska podjęła próbę uzgodnienia statusu wojsk sowieckich w Polsce, a przynajmniej uściślenia kwestii rachunków związanych z ich pobytem, dowódca północnej grupy wojsk radzieckich w Polsce, generał Kuźma Galicki, zbył polskich dowódców słowami: a nam żaden status jest niepotrzebny. Ta sytuacja dobrze pokazuje relacje z Sowietami w czasach komunistycznej Polski.